Moi drodzy widzowie, kapitalna partia przed nami. Mistrz świata to jednak jest mistrz świata, mimo porażki, z naszym polskim arcymistrzem Janem Krzysztofem Dudą. Świetną partię rozegrał w meczu o trzecie miejsce w Pucharze świata. Kapitalny człowiek, genialne zrozumienie szachów. Ja przepraszam za te emocje, ale będąc szachistą, szachista zrozumie o co chodzi po tej partii. Fantastyczna rzecz, tym bardziej, że Magnus Carlsen wybrał mój ulubiony debiut, obronę królewsko-indyjską. Szalenie trudne e, otwarcie, e, ale ciekawe i e, bardzo dużo tu ciekawych idei się pojawiało. Zapraszam serdecznie. Poza tym mały apel, moi drodzy, grajmy w szachy mimo porażek, bo warto, a na pewno te sukcesy e, mniejsze, większe do nas przyjdą, no tak się troszkę rozczuliłem puchar świata napędza tutaj też niektórych moich znajomych szachistów, y, którzy oglądając Jana, Krzysztofa Dudę i Karsena między innymi, no po prostu napędzają się i chcą grać w turniejach. Moi drodzy, dobrze, przejdźmy do rzeczy, bo tutaj za dużo gadam y, i zaczynamy. Tutaj Fiedosejew rozpoczął ruchem d4, skoczek f 6 c4, g6 i i teraz moi drodzy, przeciwnik Carlsena. E, tutaj zagrał takie posunięcie e, niekonwencjonalne, można by było powiedzieć e, rzadkie, aczkolwiek sam czasami ten ruch stosuje, tylko nie w tym momencie. I jest to posunięcie, uwaga, H4. No, pff, można powiedzieć, że dziwny ruch. E, o co tutaj chodzi? Czasami tutaj w obronie Grimfelda taki ruch się zagrywa. Stosowałem go często z dobrymi skutkami. Ten ruch tutaj H5 jest szykowany. No ale tak naprawdę to może być i zaleta i też wada. Mistrz świata pokaże nam jak ten ruch źle wpływa na grę białych. I jak to wykorzystać. Zobaczmy jak to poszło. Goniec G7. Jasne, że tutaj... Zagrać, no za bardzo nie można, no bo skoczek po prostu bije pionka i tyle w temacie. Więc białe grają e, dalej i wyprowadzają figury, no i oczywiście po e, d5 Greenfeld taki ruch h4 się przydaje, ale Carlsen właśnie zagrywa posunięcie d6, e4. No i na tym etapie pojawia się tutaj zrozumienie szachów. E, to już nie ma takiej oklepanej teorii. I trzeba wiedzieć, jak zareagować. Już tłumaczę y, i śpie, spieszę y, z wytłumaczeniem o co tutaj chodzi. Bo generalnie w tym debiucie gramy sobie tam Roszadę, robimy sobie ruch E5 lub C5. Takie są też plany w obronie królewsko-indyjskiej. A Carlsen zagrywa skoczek C6. Ok, naraża się tutaj na atak pionkiem na D5. Jest to oczywiste, ale też przygotowuje posunięcie właśnie E5, żeby po na przykład przepchaniu. Ten skoczek na D4 świetnie się tutaj uplasował w centrum, i myślę, że pozycja byłaby miodzio. A ten ruch jeszcze w tym pomaga z tego względu, że czasami ten skoczek może zagrać na G4, atakując gońca, który tutaj by na pewno chciał tego skoczka zbić na D4. To już tak dalekosiężne plany tutaj. Pokazuje, ale osoby, które grają ten debiut czarnymi, na pewno się troszeczkę orientują, a jeżeli się nie orientujemy, no to można oczywiście próbować się tego nauczyć. Moi drodzy, lecimy dalej, i teraz właśnie ten ruch D5 został zagrany, co się oczywiście narzuca, i skoczek idzie do centrum. No i teraz myk polega na tym, że często bywa tak, że jak skoczek jest w centrum, to nas ten pionek F4 atakuje. No i jeżeli by ruch taki został zagrany. No to moi drodzy po takim posunięciu pozycja czarnych jest wyśmienita. Ten skoczek, no właśnie chodzi o to, że nie ma jak tego skoczka odpędzić poprzez ruch H3, bo już jest Bionek na H4. Dziury w obozie, w obozie białych, tutaj tego skoczka można bardzo fajnie podważyć posunięciem H5 i to jest taki szkodnik, pozytywny szkodnik w obozie białych. Tutaj dobrze to wygląda. Czarne mają genialną pozycję po debiucie, już po siedmiu ruchach. Znaczy tak mogłoby być, bo Fiedosejew oczywiście nie zagrał F4, zrozumiała sprawa. Zagrał gońcem na E2, aby ten punkt G4 bardziej bronić i zobaczmy, że szykuje się prawdopodobnie do ruchu F4, co też nie można tego teraz uczynić, bo zawsze tutaj skoczek jeszcze wskakuje, jest broniony. Lecz Carlsen zagrywa teraz znowu dobrze i jest to ruch H5. No widzimy zrozumienie szachów, fantastyczna pozycja, według mnie już jest fantastyczna pozycja dla czarnych. Mimo, że silnik ocenia to jako plus 0,5 dla białych, to w ciemno wchodzę zawsze w pozycję tutaj czarnych. Moi drodzy, Dalej tutaj nastąpiło, nastąpiło tak. Goniec F4 z atakiem na skoczka. No i teraz pytanie, czy tym skoczkiem uciekamy? No nie trzeba tym skoczkiem uciekać. Absolutnie nie trzeba. Roszada ze strony Karsena kończy rozwój figur. To jest niezwykle ważne. Goniec za tego skoczka to jest fatalna decyzja. Tutaj czarne stałyby świetnie, mimo że ten pionek wyblokował tego gońca. Nie ma to znaczenia, bo goniec też przez H6 może fajnie przejść. Czarne pola trzeszczą strategicznie. Pozycja byłaby zdecydowanie lepsza dla czarnych. Tutaj plany mogą być takie, na przykład skoczek D7, skoczek C5, skoczek G4, F5, E6, C6. Można planować tu atakować centrum. No pozycja jest bardzo dobra. E, Musicie mi zaufać. Zresztą sprawdzić sobie można również. E, po Roszadzie skoczek na F3. No, okej, okay. można by było stwierdzić, że białe tutaj wyprowadziły wszystkie figury, wszystko się trzyma, jest w porządku. Ale Magnus, co robi Magnus? No, Magnus bije skoczka na F3. Decyzja, czy odbijamy pionem, czy odbijamy gońcem. No właśnie, co jest lepsze? Tak naprawdę, jedno i drugie jest podobne. Jeżeli tutaj goniec by odbił na F3, to gramy z bardzo prostym, prostym planem. Można grać. C6, żeby wybić tu pionka. A6, B5, skoczka przez D7, skoczka na przykład przez G4. Można wstawić i na E5 planować się ruszyć. Można też gońcem na G4 pięknie zagrać, trzymać ten punkt G4. Zobaczcie teraz ogromną wadę ruchu H4. Tutaj figury mają świetną placówkę. Jeszcze raz to pokażę. Skoczek z gońcem mają świetną placówkę przy pomocy pionka. Rewelacja strategiczna, bym powiedział. E, no cóż, e, dlatego też może białe postanowiły wybić pionkiem. I okazuje się, że ten pionek jest słabością. Nie można jeszcze oczywiście do tego pionka się dobrać. Nawet nie wiem, czy jest sens w tym momencie, ale w końcówce na pewno. E, no a poza tym zdwojone pionki i teraz kwestia tego wykorzystania, co mistrz świata robi perfekcyjnie. Przepraszam najmocniej. E, tutaj e, czarne zagrywają teraz C6. Świetny ruch. E, no, i e, też taki klasyczny, można powiedzieć, bo y, można, można rzecz, że tutaj Hetman chce mieć y, no, y, wyjście z jednej strony. No, otwieramy też linię C y, i gramy sobie dalej figurami. Tutaj generalnie chodzi o to, żeby te figury y, oddychały. Hetman D2, bicie na D5, bicie na D5. Jasne, że tutaj bicie tym pionem byłoby jeszcze gorsze, bo tutaj na przykład goniec f5 świetnie sobie stoi i byłoby cudownie. Dlatego no wiadomo, pionek wybija z c. I teraz bardzo ładne arcymistrzowskie posunięcie, które no można powiedzieć nieco krępuje figury już białych, tak uważam, zresztą to jest takie moje odczucie intuicyjne, ale to jest konkretny dobry ruch. Zobaczcie król h7, nie pozwala zagrać gońcowi na h6, tak po prostu. Ten goniec będzie miał świetne tutaj perspektywy w przyszłości. Posunięcie A4. Jest to ruch, który na pewno troszeczkę chce zagarnąć przestrzeni na skrzydle hetmańskim, lecz Magnus tutaj gra po prostu swoje. Skoczek D7. Manewry, proste manewry. Skoczek E5, skoczek C5, jakieś tam na B3 są uskoki. Tym skoczkiem, uskoki. No, pola można ogarniać. No, a generalnie teraz po A5 tak też poszło. Magnus zagrywa e, znowu bardzo dobre posunięcie. Te pozycje e, naprawdę nie należą do najprostszych, lecz zrozumienie ich gwarantuje e, fantastyczną siłę gry e, szachisty. Moi drodzy, zgadnijcie, jaki ruch zagrał Magnus. Można pisać w komentarzu, e, po prostu zgadnąć, uczciwie napisać, czy e, taki ruch byście wykonali, nawet bez głębszego zastanowienia się. Uwaga, jest to posunięcie F5. Szalenie mi się ten ruch podoba. Ktoś kiedyś powiedział, jak nie masz przewagi w centrum, to tam nie graj. Wydawałoby się, że przewaga w centrum tutaj jest białych, bo pionki, skoczek broni, a tak naprawdę zobaczcie, że te figury też świetnie kontrolują. No ale ruch F5 od króla odsłaniamy króla, o co w ogóle tutaj chodzi. W partii zostało zagrane wieża na A3, taki ruch, który trochę kontroluje tutaj trójkę, ale musimy koniecznie zwrócić uwagę w tej sytuacji na to, co by było po wybiciu na F5. Moi drodzy, po tym posunięciu, oczywiście po ludzku tutaj zbijamy wieżą. Ta wieża jest może nieco narażona na ataki. No i sprawdźmy teraz taki ruch, który się narzuca oczywiście goniec na D3, żeby atakować wieżę, słaby punkt na G6 i można by powiedzieć, że jest bardzo ciężko. Lecz mamy tutaj wtrącone ruchy, bardzo zresztą dobre. Jest to posunięcie skoczek E5. Atakuje gońca, a po wybiciu tutaj na F5, zobaczcie, mamy widełki, zdobywamy Hetmana, więc sprawa jest prosta. Prawdopodobnie tutaj trzeba by było wybić, co już jest świetną informacją dla czarnych, z tego względu, że zostaje czarnopolowy goniec. No, jest na szczęście ruch z szachem. Zasłony raczej nie mają większego sensu. Tu goniec świetnie się stabilizuje. Powiedzmy po król F1 gramy Hetman F8 na wolną linię. O tego piona się nie boimy, bo jest atakowany tylko raz. Jeżeli tam jakaś wieża sobie wejdzie, to zawsze mamy tutaj ruch goniec F5. Król jest bezpieczny, jakiś goniec H6. Pozycja miodzio, moi drodzy, miodzio. No, to są pozycje w moim stylu, więc tym bardziej cieszę się, że Magnus zagrał coś takiego. Fantastycznie to wszystko wygląda. Powierza A3, ostatnim posunięciu, właśnie tutaj, skoczek wskakuje na świetne pole E5. Zobaczcie, struktura pionów niestety nie powala e, i można tymi figurami sobie tutaj wchodzić w centrum, jak w masełko. Fajnie to wszystko wygląda. Koniec E3. No i teraz, moi drodzy, kolejny ważny moment w partii. E, szukamy posunięcia Mistrza Świata. Osoby, które troszeczkę e, grają, e, kida, e, no to myślę, że no, będą w stanie znaleźć to posunięcie, co nie jest prostym ruchem. Nie jest to prosty ruch? Spróbujmy zagrać jak mistrz świata. Moi drodzy, F4. F4, rewelacyjne posunięcie. Rewelacyjnie intuicyjne posunięcie, ale też, na no, w zasadzie konkrety tutaj się dzieją praktycznie. No, Goniec wybił pionka. Oddanie pionka przez czarne, o co chodzi? Przede wszystkim ta wieża jest już... Że tak powiem, swobodniejsza, i naciskamy na punkt F3. Niech tylko goniec gdziekolwiek odejdzie, to skoczek tam na F3 zbija. No i Magnus Carlsen teraz wyprowadza sobie kolejną figurę. Zobaczcie, pionka czarne oddały, świetna blokada tym skoczkiem. Po wybiciu to się kompletnie nie opłaca. Goniec wybija czarne pola trzeszczą. Wszystko działa. Skoczek zagrał na D1. No, jak figura się wycofała, no to teraz przechodzimy do konkretnych działań. Co Carlsen czyni to e, z wielką precyzją. Moi drodzy, fantastyczne znowu zagranie. Nie będę długo przedłużał. Można zatrzymać materiał. Uwaga, wieża bije F4. Poświęcenie jakości. Świetne poświęcenie jakości. Hetman oczywiście wybił. Goniec H6. Hetman G3. No i widzimy. Kontrola punktu F4, ale grozi zagranie F4, więc trzeba to wzmocnić. Hetman F8. Tutaj jak się ustabilizujemy gońcem, to będzie to wyglądało kapitalnie. Skoczek zagrywa na E3, goniec F4. I teraz zobaczcie, że Hetman na G2. I teraz pionki ograniczają skoczka. Skoczek nie ma za bardzo gry. Te figury stoją no, rewelacyjnie, ale najważniejsze w szachach i jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to że jak wiemy, że mamy lepszą pozycję, w tym wypadku jeszcze jakość mniej, to jest to udowodnienie, dlaczego tak jest i doprowadzenie partii do zwycięstwa. To jest trudne. Sprawdźmy, jak Carlsen realizował swoją, e, swój plan, swoją idee. Wieża C8, prosty ruch, ostatnia figura wchodzi do gry. Wieża C3 się broni, szybka wymiana. I Hetman przerzuca się na skrzydło królewskie, próbując męczyć piona na C3. C4 ze strony białych, i teraz znowu fa fajny, ruch, fajny ruch taki dynamiczny. Jest to ruch B5. B5 ruch, który podważa pionka. Tutaj nastąpiło bicie w przelocie. No ale sprawdźmy, czy można być pionkiem tutaj na B5. Otóż ten ruch przegrywa od razu. Dlaczego? Zatrzymujemy materiał, szukamy odpowiedzi. Uwaga, Hetman C1 szach. E, no, goniec tu się nie może zasłonić, bo e, mamy na przykład e, goniec b5 chyba tutaj wchodzi i tu się robią już siatki matowe, skoczek d3 i tak dalej. Po skoczku d1 e, hetman d2, król f1 i piękny ruch goniec b5. Chodzi o to, że jak tu zbijemy, tu dajemy mata na d1, więc partia się w zasadzie już kończy. Staty materialne ogromne. E, więc po b5, ab, ab, no i powiedzmy białe się bronią. Ale Hetman sobie zagrywa na G1. No i co grać dalej? Hetman A8. Zobaczcie, trzy lekkie figury stoją fenomenalnie, a te figury no, nie za bardzo. Skoczek jeszcze jest w miarę aktywny, ale król w centrum są kłopoty. Król F1 i tutaj próbuje biały uciekać. Hetman na A2, przytrzymujemy tutaj króla. Pośrednio atakując gońca, skoczek na G2, i teraz następują takie fajne posunięcia ze strony czarnych. Mianowicie Hetman A1 szach, skoczek E1, i znowu przytrzymujemy gońca, ale jesteśmy o jedno pole bliżej skoczek na G2, Hetman C1, skoczek E1 i znowu Hetman na D2. I zobaczcie, że teraz skoczek na G2 by nie działało, z tego względu, że, no właśnie, może spróbujcie poszukać odpowiedzi, chociaż ona nie jest taka oczywista, jak tutaj zagrać. Mianowicie, skoczek na D3 mógłby wejść i na przykład po wybiciu tutaj, no wygrywamy bardzo szybko. Szach, szach i mat. Bardzo ładny mat zresztą. Po skoczku D3, no jeszcze skoczek mógłby zbić na F4, ale skoczek zbię na F4. I też jest sprawa wyjaśniona. Tu dajemy za chwilę mata na E2. No, generalnie jest wygrana pozycja totalnie. Więc pod tym Hetman D2. Hetman zagrał na G2. I zobaczcie, że ta pozycja jest niemalże cwangiem na szachownicy. cwang oznacza to, że przeciwnik, jaki ruch by nie wykonał, to każdy ruch będzie zły, więc jest bardzo ciężko tutaj. Dlatego też Magnus Carlsen pozwala sobie na zagranie królem. Wieża zagrywa na G1 i król F8, jakże to słynne, piękne posunięcie. Tak na wszelki wypadek odchodzimy. Jeżeli skoczek chciałby gdzieś tam coś podziałać, to już nie musi bronić pionka i nie ma tego z szachem. No ale to wiadomo, mamy na to czas. Hetman H1, zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to jest totalnie złe ustawienie. E6 jeszcze zostaje zagrane. Maksymalnie tu wykorzystuje Carlsen swoje możliwości. Wieża G3. Widzimy, że tutaj prowokacja do wybicia. Czy to bijemy? Nie ma takiej potrzeby absolutnie nie ma takiej potrzeby, chyba że są już konkrety tutaj białe robią to specjalnie, więc czarnymi wiadomo, że tego nie robimy, tu jest bicie na D5, no i czymś trzeba odbić, pionek wybił na D5 goniec F5 wchodzi, kolejna figura do gry i paraliżuje tutaj pola w obozie przeciwnika wieża G1 wraca, król F7 poprawiamy maksymalnie każdą figurę, wieża G3 z powrotem, zobaczcie i teraz skoczek D7 no, skoczek myślę, że tutaj sobie spokojnie gra. Może tutaj przejść, sobie tędy coś próbować. Generalnie czarne nie ryzykują absolutnie niczym. I e, jak grają białe? No, białe teraz grają wieża G5, prowokacja znowu. Goniec tym razem wybił tą wieżę, ale to już jest w lepszej wersji, e, gdyż pionek musi wybić. I skoczek wrócił na E5. Moi drodzy, Magnus Carlsen wygrał partię. Białe się poddały. No, i pewnie większość osób spyta. Będzie zdziwiona, dlaczego? Przecież mają białe piona więcej, No trochę gorsza, gorsze ustawienie figur, nawet bardzo gorsze, ale można grać. No i już śpieszę z pomocą, no bo tutaj wiele osób właśnie mnie pyta, co by było dalej, dlaczego się poddały. No na tym poziomie oczywiście to jest naturalna sprawa. Sprawdźmy, co by na przykład było, bo możemy tu za chwilę zbierać piony, więc na przykład Hetman G2 można by było zagrać. No to Hetman C1, wiążemy tutaj skoczka. Hetman na przykład na g3, to jest przykładowy wariant. No i wskakujemy tutaj konkretnie skoczkiem na d3, chcemy wybić. No i teraz e, powiedzmy po wybiciu, e, po wybiciu król g2, zbijamy skoczka, ale hetman może zbić piona i tu robi się niebezpiecznie. Tylko pozornie, gdyż działamy tu na konkretach hetman f1, król g3, hetman g1. No i no, jeżeli będzie zagranie na h3, to goniec za chwilę daje mata z hetmanem. No, a jeżeli król F4, no to tutaj zdobywamy w następnym ruchu hetmana. To jest tylko przykład. Cały czas gramy z szachami. Pozycja jest pod kontrolą. A końcowa pozycja wygląda następująco. Meister Sztyk Magnus Carlsen naprawdę szapoba. Fantastyczna pozycja. Fantastyczna gra w obronie królewsko Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.